Jest to Sky Tower we Wrocławiu. Sky Tower we Wrocławiu. Powstańców Śląskich, ulica Wielka. To był kiedyś urząd pracy. W tym miejscu był kiedyś urząd pracy, a teraz taki widać postawili duży budynek. Dobrze. Komuś chłodnica chodzi tutaj mocno, albo ma problem, bo tak się systematycznie włącza w samochodzie jakaś wentylator i tak hałasuje dobrze. Więc to jest Wrocław. Chciałem pójść coś kupić do sklepu, tutaj jest Aldi właśnie, i chciałem coś zjeść, kupić. Było gorąco, ale będzie padać, bo aha, przyszedł alert RCB, że będzie kiepska pogoda tu we Wrocławiu. 2 godziny temu alert RCB przyszedł, że żeby na siebie uważać, mieć parasol i te klimaty. Dobrze, nie wnikamy w szczegóły, czy tutaj w tym czerwonym namiocie ten sprzedawca owoców, warzyw ma wszystko tutaj, no papiery ma na to, płaci składki, wszystkie opłaty za stragan, za lokalizację i te sprawy. No w tym czerwonym namiocie tutaj na tym dużym skrzyżowaniu się sprzedaje różne rzeczy, więc jakaś inspekcja pracy i te sprawy by wcale nie musiała tutaj przyjść na pół godzinki i porozmawiać w wiadomym języku oczywiście z tą istotą, która tam jest i handluje tym wszystkim. W porządku, więc tu jest Aldi, Wrocław Aldi, Powstańców Śląskich Aldi, więc chciałem tutaj pójść coś kupić, wiadomo, coś trzeba pić i jeść, bo jest gorąco i te sprawy, ok? Dobrze. Chciałem się zapoznać z różnymi ofertami handlowymi tradycyjnie tutaj z Aldiego. Byłem także w tym szpitalu onkologicznym dzisiaj. Tam to jest Unit A2 piersi. Tam są, więc tam byłem. Kolejka jest dzisiaj. Tam ten taki biletomat do wydawania numerków się skończył, więc trochę ludzi tam jest i czekają dzielnie, żeby się dostać. Przynajmniej tam czekają, żeby się dostać. To jest numer boczny 4417 Wrocław. Takie miasto patologiczne Wrocław, gdzie sędziowie dają ćwiartkę za przestępstwo, które nie zostało popełnione, ćwiartkę. Tutaj sędziny w 2000 roku, ich kumple, kumpelki, prokurwatorki też, 125 jedzie na Brochów. Różne kumpelki tych sędzin, prokurwatorki, prokurwatorzy, milicjantki obywatelskie i milicjanci obywatelscy i te klimaty. Wespół w zespół jako współudział. Na pewno tak na 91,5% współpracowali w tym, żeby jakieś wrocławskie sądy dziwne wyroki dawały za, no właśnie, za niewinność, więc Wrocław, gdyby co, Wrocław, ok? Patologiczne miasto, układ wrocławski i te klimaty. Prosimy tym rowerem tak jakoś ogarniać tutaj barno. Z góry dzięki. Dobrze, więc Wrocław to patologiczne miasto, układ wrocławski, gdzie okupant ziem słowiańskich, bo kochani, trzeba to ogarniać prawidłowo, że okupant ziem słowiańskich polskojęzyczny ma do swojej dyspozycji wrocławskie sądownictwo i niesądownictwo, wrocławskie bezprawie i tak dalej, czy to jest jasne, ok? Więc wrocławskie sądy, działając w imieniu okupanta ziem polskich, ziem słowiańskich, oczywiście no,
krzywdzą ludność miejscową, bo wydają swoje wyroki dla dobra kogo czego? Okupanta. Wszystko w temacie, ok? No. Dobrze, więc staram się tutaj zapoznać z ofertami handlowymi, informacjami we Wrocławiu. O, tu są różne, na tym słupie są informacje handlowe, jakieś korepetycje, remonty, hydraulika i te klimaty, to są oferty handlowe, więc chciałem się ze wszystkimi ofertami handlowymi w tej okolicy i nie tylko zapoznać. Jako żywy, wolny człowiek muszę coś jeść i wiadomo, nie wszyscy jeszcze są na pranie albo na niepranie. Nie wszyscy już są weganami i te sprawy, więc trzeba coś jeść, trzeba coś kupować do reklamówek i te sprawy. Dobrze, więc chciałem się z różnymi informacjami zapoznać. Byłem tam w hospitalu, więc Więc chciałem się zapoznać z tymi informacjami ogólnie dostępnymi w tym hospitalu. Tam na co trzeba zwracać uwagę, czego trzeba przestrzegać, co można, a co nie można w hospitalu i te sprawy. No tam różne informacje, że jakiś budynek albo jakiś projekt w tym hospitalu jest tam częściowo sponsorowany przez Unię Europejską, przez jakieś Ministerstwo Choroby i nagłego odejścia z tej planety w konwulsjach. Jeszcze inne klimaty, ok? Więc tak mniej więcej to wygląda tutaj w tym Wrocławiu. No dobrze, więc korzystam z mojej wolności. Utrzymuję taki szeroki dystans pomiędzy mną a milicją obywatelską, okupantem ziem słowiańskich i nie tylko. Przed trzecią RP. Przedtem była pisowska, trzecia RP, a teraz jest jakaś taka mało pisowska, albo już znacznie mniej pisowska niż była przedtem. Dobrze, oczywiście, że chciałem się skontaktować z dziećmi i te klimaty, wiadomo, Dzień Dziecka, koniec roku, czerwiec, to coś tam się będzie działo z dziećmi, gdzieś można coś wspólnie zaplanować, jakiś wypad, wyjazd na wakacje i cokolwiek by to nie było. Teraz jest takie święto, są Dni Wrocławia i te klimaty od 15 czerwca, bo są różne duże, no, billboardy o tym. Druk wielkoformatowy na przystankach MPK, że jest właśnie Święto Wrocławia, w jakich dniach, gdzie imprezy, o czym i tak dalej, więc można skorzystać przez cały miesiąc podczas tego Święta Wrocławia. No. Oczywiście, że najlepiej z dziećmi wtedy przebywać, kiedy jest Święto Wrocławia i te klimaty, ok? Dobrze, więc może będzie padało tu na krzykach. Zaraz coś pójdę kupić. Oczywiście wcześniej zapoznam się z informacjami handlowymi tutaj w tej okolicy. Dobrze. O, tutaj są różne informacje. Kupię garaż. Właśnie chciałem sprzedać garaż komuś, kto chce kupić garaż, więc właśnie chciałem się ze wszystkimi informacjami handlowymi zaznajomić tutaj. Dobrze. Dzięki, pozdro.